Halo, halo, cześć, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, a ty możesz kontynuować oglądając. Oglądać serię? To brzmi jakoś nie tak, jak się to powinno pewnie wymówić. Jakoś dziwnie to brzmi. I kontynuować, możesz dawać lajki? Jak to kurwa powiedzieć? Możesz kontynuować, dawać lajki? No niby tak, ale brzmi to dziwnie. No w każdym razie o to mi chodzi, że możesz zostawić lajka i wpaść na Discorda i wpaść na Twitcha, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to na streamy codziennie, zazwyczaj w godzinach wieczornych. Wykonałem wszystkie trzy możliwe... Zajrzyj do tych linków w opisie. Wykonałem wszystkie trzy możliwe zadania, które mieliśmy. Teraz mam zadanie wrócić do kierownika biura. I w dzisiejszym odcinku bezpośrednio udamy się już na misję. Karetka, albo coś takiego, w której musimy, będziemy musieli kogoś tak szybko zabić. Postąpiłem wedle twej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferrata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. No dobra. A. Juro. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Blok pamięci 4. Wspomnienie wiedza. Zaatakuj po tym, jak Wilhelm spotka się z Ryszardem. Spotkanie odwróci jego uwagę. I tak zapewne zrobimy, chociaż znając mnie, jeżeli gra nie powie mi tego wprost, że mam zaczekać, to pewnie wpierdolę się na jebanego chama. Z mieczem kurwa nożami rzucanymi we wszystkim, zacznę jego napierdalać. No ale widzowie, taki już ja jestem. Zapewne gra nas poinformuje o tym, że on się spotka, będzie cała taka scenka, bla bla bla, my później go zabijemy. Mam nadzieję przynajmniej taką, że nie będę musiał powtarzać misji 6 razy, bo się okaże jakąś gigantycznie trudna. Wrócimy do biura, wrócimy pogadać z naszym starcem. Z naszym starym asasynem. Stary asasyn. No i tyle. Tak zapewne będzie wyglądać dzisiejszy odcinek. Aczkolwiek czy na pewno... Czy na pewno tak będzie wyglądać? Nie jestem pewien, bo nigdy nie wiadomo, czym nas zaskoczy giereczka. No może się właściwie pewnie wszystko stać. Może być jakiś twist fabularny, kto wie. Twist. Wszystko może się zdarzyć i... O! Mogę na przykład zeskoczyć jak debil na ziemię. Tutaj mamy chyba problem. Czy oni mnie będą jakoś... Nie, oni mnie nie atakują, jak sobie przechodzą. Oni mnie atakują, jak zaczynam biegać. Do środka, tędy, nichuja nie wejdziemy. Więc musimy się jakoś udać... A my tu, nie tu jesteśmy, a tu jest co? Też coś jest do odblokowania. Wieża obserwacyjna, ło kurwa, bym się tu wspiął. Widzowie, idziemy. Idziemy jeszcze tu się wspiąć. Na taką wielką wieżę? Przecież to brzmi jak kurwa wyzwanie po prostu. Specjalnie wycelowane pod nas. Nie no, tędy nie wejdę. Jak mam się tam dostać? Tędy? Nie wiem. Tędy? Może tędy? No nie, bo dalej i tak nie mam co zrobić. Poczujecie pokusy, idźcie i módlcie się. Proście pana o wskazówki. Jeśli serwo na wasze są czynniki. Tędy? Może? Co go napadło? Czy nikt mi nie pomoże? O, o, o. Po co on to robi? A nie, też nie? Kurwa, jak się dostać na wieżę? Nie na wieżę, tylko na ten wielki kościół. I jego ludzie nie mogą uwolnić ziemi świętej. Słuchajcie, no, Nohal. Nohal swędzi. Kurczę, to jakieś ciężkie zadanie, tu by musiało być... Musi być jakieś wejście, na pewno. Tylko... Wyparliśmy ich z akcji i pędzimy przez kraj.
No kurwa, no nie widzę. Nie wiem, jak mam to zrobić. Tędy? Może? No nie. To nie wiem, widzowie. Jakoś można się tu dostać, tylko... A tędy. No musi już być tędy, kurwa. Już widzę te wypustki, no musi być tędy. Nie uwierzę, kurwa, że nie. Musi. Musisz. Widzę te wypustki, na pewno tędy, widzowie. O kurwa, nie ten. Dobra, to jest jakiś skomplikowany budynek. Jakieś by trzeba... Kurwa, nie wiem. Nie no, nie odpuszczę sobie, nie dam rady, kurwa. Jak? How? Posuwa, kurwa, idę jeszcze naprzód zobaczyć. Wypierdalas. Wydupce czysty, z drogi śledzie, z drogi. Tędy? Może? Spójrz tylko, co on robi. Może tędy? Pokaz. O, no, wygląda jak tędy. Wygląda, jakby doskoczył do góry. Dasz radę. No, uwierz siebie, kurwa, i skaz. Dobra, nie da się tu wejść jednak. Przepraszam najmocniej. Ja mu nie pomogę. Nie da się, widzowie, tam dostać. Idziemy dalej, idziemy wykonać tą misję, bo 5 minut chodzę koło jakiegoś kościoła. O, przepraszam, kurwa, jak z buta mu wjechałem, przepraszam. Może to cię zainteresuje. Nie. Błagam was, panie, proszę tylko o parę moment, proszę! Tutaj na razie... No, czy chcemy... W sumie... O, ty kurwo jebana, dobra. Teraz ty mnie zdenerwowałeś, co najmniej rozjuszyłeś. Już mnie wielkiego asasyna popychał. O kurwa. I o ścianę. O kurwa. Jak się robiło to przełamanie? W którym się robiło przełamanie, ale nie pamiętam w którym. A shiftem. Jeszcze unik mogę zrobić. Spróbujmy zrobić unik na spacer. Nie wyszło. Unik. Pyk. A i od razu kontrę możemy. O, okej. Ale chyba ten lewy i prawy przycisk myszy jest najskuteczniejszy. To zazwyczaj równa się śmierć przeciwnika. Dziękuję ci. A unik to... Nie wiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, to unik. Ale widziałam mrok w ich oczach. Joho. Nie mam cię jak wynagrodzić. Wszyscy widzicie mrok. Bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Dobra, ale masz dużo braci. Oni pomóc nam. Ale dojebani bracia w ogóle. I gaczony jakieś. Mógłby zrobić coś takiego. Mieszkaniec uratowany? Oczywiście, że tak. Dobra, jesteśmy. Król. Ryszard. 3000 ludzi, Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli. Że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Saraceni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. O tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je steptał. Twe słowa bardzo mnie ranią, panie. Pewnie zginie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwólbym cię zatrzymywał. Wasza miłość. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną.
Okej. A jak gdzie mam się udać? Mam go zabić. Punkt kontrolny. Zlikwiduj Wilhelma. Tylko kurwa pytanie brzmi jak. A mogę do środka wejść. O dziwo, okej. Gdzie on się udał? Gdzieś tutaj może. Dzień dobry. Cześć. Tu n'as rien à faire ici. Fiche-moi le camp. Posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. No do góry. No do góry, kurwa. Właśnie rozmawiałem z królem. Co? Mistrzu, kurwa, skradanki. To zaiste ciężkie czasy. Próbujemy to widzowie zrobić na cicho w miarę. Nie wiem, czy zakładać słuchawki, żeby słyszeć lepiej wrogów. Ło! Nie damy radę po cichu. Chyba. O, widzą mnie. Tyk. Ty, widzowie, uda się po cichu to zrobić? Jak prawdziwy asasyn jebany? Dość tego. Nie zniosę dalszych upokorzeń z jego strony. Bez względu na to, czy to widzicie, czy nie, a powinniście. Kurwa mać, to już było bardzo dobrze. Zdobyliśmy paskę dzięki naszym umiejętnościom oraz poświęceniu. Będziemy ich potrzebować, żeby ją utrzymać. Wygląda na to, że byłem zbyt powłaszczony. Ja pierdolę. Nie pozwólcie asasynowi ujść stąd z życia. No i chuj. Oj. To nie, to jest... Nieźle po cichu. Niezła misja po cichu. Fajno, że zadziałał. Elegancko. Unik. Pyk. Łokieć. Pyk. Dobra, wszystkich was... O kurwa, ile to jest ludzi! Czy ja dam radę ich wszystkich rozjebać? Coś kurwa mam wrażenie, że wątpię. Oj. Może się skupię tylko na tym chłopie. Tym. O kurwa, ła. Przełamanie. Zapomniałem, że ja mogę przełamywać te chwyty. Kurwo jebana. A ja... przełamanie. O! O! Tak. Duś. Na ziemi był. Przełamanie. Kurwa, widzowie, nie dam rady. Ile tu ich kurwa jest? A ja w ogóle ten chyba unik mogę robić na mocne ciosy, bo... Tak mi się... O! Zginął. Dobra. Odpoczywaj. Twoje knowania dobiegają końca. A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Jak oni walą mocny cios, to ja nie mogę tego skontrować. Więc wtedy robię unik do tyłu. Dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kufcowi, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. Zobaczymy, jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz skazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach.
No, ciekawe jaki będzie finał. Z tego co widzę, to nie są chyba jakiś turbo źli goście. Escape, 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 escape. Łyk wody. Wapniem. Kurwa, ewakuacja, ewakuacja! Wypierdalać! Nie będę się z wami bił, to jest 20 chłopa, kurwa. Wpierdalamy widzowie jak najszybciej. Murami, murami, murami. Elo, elo. 2-0. O kurwa, z łuku strzela, żeby mi tylko nie spadł. O, o, cyk. A tutaj co mam zrobić? Skok wiary jakiś, tak? Elegancko, skok wiary. I dalej, lecimy dalej. Górą, górą, damy radę chyba tędy? Pyk, damy. No dawaj, dawaj, dawaj. Bo kamieniami narzucają jebańcy. Oła, ty kurwo, jeden tylko kamień wystarczy? Chcę mnie strącić? Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. O, witam, witam. No ty kurwo. Ty pierdalas. Tędy, cyk, cyk, cyk. Cyk. Skok, jump, przeskok na drugą stronę. Może być tak. Trochę ułomnie, ale niech będzie. No zrzucą mnie kamieniami jebanymi. Ała. Ała, kurwa. Trzeba znaleźć widzowie drabinę. Drabinę. No, z drugiej strony i tak musimy... O kurwa, ślepy zaułek, ty. No nie. Tak czy siak, widzowie, i tak musimy się dostać do biura. Przynajmniej będzie trochę więcej zabawy, no nie? Trzeba patrzeć na pozytywne strony. Coś się będzie działo. I tak tam ostatecznie musielibyśmy się dostać do tego biura. Raport się sam nie złoży. W jakim w ogóle my mieście jesteśmy? Kompletnie zapomniałem co to jest za miasto. Będę miał tu napisane? Jak na... O, liczba mieszkańców 44 tysiące. Wielkie miasto, ty. Jak na jakieś średniowieczne miasto. Nawet no takie, no te wczesne średniowiecze. Chyba, nie? Takie czasy to są. Nie wiem kiedy się zaczęło średniowiecze w sumie. Dobra, szukają mnie, więc tutaj na szybko do ogrodu. Zru. Zobaczymy czy mają tu jakieś kwiatki, coś. Miodzio. O kurwa. Ała. Czy mam otwarte to biuro? Jak mnie szukałem to nie mam. No kurwa mać, no. I jump. Ale kurwa musi go wszystko swędzić po tym jak ten siedzi w tym sianie. Nie wiem czy kiedyś byliście w sianie, ja byłem, bo jestem ze wsi. Chłopy po siania, stoga siana biegała, to zawsze wszystko cię później swędziało i bolało. Witam, chłop zabity, dupa mnie swędzi od siana. A wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Al-Mualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. A co on tu zapisuje zawsze? Wszystkie martwe osoby i kto kogo zabił? Dziennik zabójstwu? Dziennik śmierci? Death Note? Ludzie to... No wracamy, wracamy. Pewnie dostajemy z teleporta, co? Jo. Oczywiście, że przewinąć.
To akurat jest super, że ja nie muszę. Ja nie muszę tam zadupcać, bo naprawdę by mnie to denerwowało, jeżeli tą całą drogę bym musiał za każdym razem zadupcać. To jest super, że oni to zrobili. Zrobiłem o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz no bądź ze mną karetki. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nieutracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi podobna do naszej. Jak w Harrym Potterze. Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sable. Wszyscy ci ludzie, władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną Ziemi Świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się Templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Altairze. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzedza wiedza. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Ale dłuższa droga to jest, zdecydowanie. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Lepiej się od kogoś dowiedzieć czegoś. W jakim ją postrzegasz. I nie popełniać już od razu błędów. Zbawiając tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. A to prawda, się uczymy na własnych błędach tylko. Coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przyniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne. Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Jeśli tego sobie życzysz? Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Kurwa, to ile wytłumaczy? By przynieść honor bractwu. To ile wytłumaczy tych stopni? Zanim pójdziesz. Tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. No i co? Co dostaliśmy? Miecz? Nowy miecz? Nowy miecz? Co to? Co tu tam się grzebiesz? Nowa broń? Dodatkowe noże? Mogę poćwiczyć na dziedzińcu. A co znaczy nowa broń? Jaka nowa broń? Tu w ogóle broni nie mogę wyciągnąć, więc na razie nie wiem. Ale poka nową broń, poka. Dziedzińca pokaż. Co? Nie ma gościa, który mi mówi, że tego? Że jego ludzie nie wiedzą jak się bić? Tam do niego pójdę. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? A nie, no to nie ma nic nowego, umiejętności. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Ja mam jakieś kurwa nowe miecze czy coś dostałem, a nawet nie wiem, gdzie to jest. Idziemy się napierdalać dalej, tym razem do Jerozolimy. Jeruzalem. Odległych przeciwników możesz usunąć, rzucając sztyletami. Wiem. Średnio działa akurat to rzucanie tymi sztyletami, ale... Czasem jak się nauczysz i odejdziesz troszeczkę, to fajny jest ten sztylecik na hitka. Ładujesz frajera. A to co to jest? Nana.
Nano. Nie wiem. Pokój i bezpieczeństwo, Maliku. No, w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al-Mualim wyznaczył Mujahidina na śmierć. Mój ulubiony postać. Podczas nieobecności Salah Hadina, miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Mujahidin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swe osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda mi się. Gdzie twoim zdaniem powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Dai. Do jadani. Jo, mamy to. Dobra, czyli musimy odblokować jakieś tutaj wieże, coś tutaj podymić, kumam. Podsłuchać, pobić kogoś. No raczej standardowe zadania. Mi się wydaje, widzowie, że to odblokowywanie tych wież z jednej strony jest nudne. Na przykład przesłuchiwanie mieszkańców też jest nudne, a z drugiej strony nie jest to chyba na tyle nudne, żebym przerywał odcinek. Nie wiem, widzowie. Sami możecie napisać, czy wy chcecie na przykład, żebym chodził i te wieże odblokowywał razem z wami. Bo to żaden dla mnie problem zatrzymać w tym momencie odcinek i porobić to wszystko solo. Ale wydaje mi się, że to jest część jakby rozgrywki, no i de facto rozrywki. Jeśli chodzi o tą grę, więc nie powinienem chyba tego za bardzo skipować. Nie jest to na tyle nudne i na tyle wolne i nie poświęcamy na to 3 godzin, żebym ja musiał to wycinać, tak mi się wydaje. Wieża jedna, wieża druga, wieża trzecia i po robocie. O, i od razu mamy tutaj eskorta informatora. Pierwszy raz mamy taką misję, więc się do niej udamy, tak z ciekawości. Pokaż, eskorta. Dobra, no i tutaj oczywiście witam serdecznie mieszkańca, no co, uratujemy, bo on zawsze później mamy tych bojowników i oni nam fajnie też pomagają, zawsze ci bojownicy. Jak uciekamy, to tam łapią ich za tego, za szmaty. I blokują troszeczkę ich szybkość. No i wydupcasz. Witam. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Luźno. No. I ci bojownicy akurat sporo dają, bo jak tam uciekamy, czy się bijemy do nich coś, tam zawsze pomogą. Tu coś chwytną kogoś, coś tego i zawsze jakoś lepiej się ucieka. Ale w ogóle garnek. Kurwa. Normalnie takie kiedyś było gotowane w wielkim ganku, gdzieś tu na zewnątrz? Możliwe. Gdzie ja mam się udać? Wyglądało to, jakbym miał się udać za te wielkie mury. Ale chyba nie, chyba jak pójdziemy tutaj i wzdłuż tych murów, to się udamy. No to żebym skoka zapierdolił, to się udamy. O, no właśnie. Miejsce, do którego udać się powinniśmy. Elo. Miałem się spotkać niedaleko z pewnym człowiekiem, ale strażnicy się na mnie uwzięli. Gdy tylko stąd wychodzę, atakują mnie i zmuszają do ucieczki. Nie jestem tak dobry w walce jak kiedyś. Doprowadzisz mnie bezpiecznie do celu? Jasne. Pójdź. Ale szybko, my tak będziemy szli? Kurwa, jak tych takich... Nie możecie mnie wstrzymać. Co tu macie? Rybki, krab. No już zabieram, spokojnie. Na chuj nam asasyn, który nie potrafi się sam bronić. Po co nam taki asasyn w sumie? Ty no, ja go zabiję w końcu? Chodź tu kurwa. Ty też chodź. O ścianę cię, sru kurwa. A on zginął. Nokautowałem go o ścianę.
Boże Wszechmogący! Nie ujdzie ci to na sucho, ty morderco! Straże, tutaj! Kurwa, jakbyś ty szybciej podbiegał gdzieś. To było pięknie. W ogóle nigdy tego nie używałem, tego orliego wzroku. A może powinienem zacząć? A czemu mi się na przykład ten nie oznaczył? Oznacz się. O kurwa. Ale żem rzucił. Nie chciałem go rzucić, nie chciałem w sensie rzucić, tylko chciałem widzowie. Nie chciałem go rzucić nożem, tylko chciałem kurwa zaznaczyć go na czerwono, żebym wiedział, że to przeciwnik i przypadkiem nie ten przycisk. I nożykiem go, co? A bo kurwa, osione, wybie, dalej. Ty też, chodź tu. Kręg osób też skuteczna taktyka. Dobra. No chodź. A, bo nic. Kurwa, o! Przepraszam panią. Ojojoj. Przepraszam panią cywila. Osiane, pyk i dusimy. O ty kurwa, ty, ile tu przeciwników jest? Chodź tu, osiane, tru i dusimy. A to po dachach nie umiesz skakać, mistrzu? No dawaj, dawaj, no szybciej, szybciej, kolego. O, ty się typujesz się do mnie? Gin niewierny! O, to gin niewierny, chłopie, otrząsij się. O ty kurwa. Nie moją taktyką? Nie moją taktyką chcesz? O kurwa, ty, co on zrobił? Staranował mnie jebany. Łap go, chodź tu. Ja nie mogę go złapać. Dziwne, że nie mogę go złapać. Czy to jest lokalizacja, do której mamy się udać? A przy okazji oczywiście... O ty kurwa. Do tego chciałem po cichu załatwić. Może być na głośno. To jest taki znacznik, jakby to była lokalizacja, do której mamy się udać, więc... Więc chodź, kolego. Ciekawe, co tu się stało. Na miejscu? Dobrze, tu chyba będę bezpieczny. Nie odważą się przelać krwi przed świętym miejscem. W zamieszaniu zabrałem to jednemu ze strażników. Może ci się przyda. A podoba mi się, że on... Nie odważą się przelać krwi w świętym miejscu. Tymczasem oni. I ich ciała, kurwa, po prawej stronie. Normalnie nie będzie odważane. Jo. Kradzież kieszonkowa? Lecimy. Gdzie to jest? W okolicy jest morderca. O kurwa, to też jakiś asasyn jest? Jeden z naszych był? Po prostu ktoś jakiś debil zeskacze, ćwiczy parku. Od razu flaga zupełnym przypadkiem, ale jebać. Kradzież kieszonkowa. Lubię te misje kradzieży kieszonkowa, one są w miarę łatwe. Nie trzeba się srać, nie trzeba podsłuchiwać. Znaczy, że stanę sobie tutaj, kliknę na nich F. Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. Dzięki Tuwa. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście. Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec, a teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami. Jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź, wracajmy do pracy. Okej.
Idź, wracaj do tej pracy, tak. No idź, kolego. Irytujesz mnie! Przepraszam najmocniej. No idź. O kurwa! Ja tam nie mogę, nie? No nie mogę. Okej, to nie jest aż takie łatwe zadanie po raz pierwszy. Będzie to trzeba ogarnąć w jakiś inny sposób. No i idź. O kurwa, no nie. Ja pierdolę, no czemu takie jest miejscowość? No kurwa, co to była za miejscowa, że on wszedł do tam, gdzie byli strażnicy i zaraz wyszedł tam, gdzie byli strażnicy, kurwa. To obchód zrobił, no. Miał iść naprawiać platformy, co jest to głupie jak jasny gwincior. A da się parować też ciężkie te kosy. Trzeba dobrze, timingowo. Kurwa, no to kradzież kieszonkowa jebana. Ja pierdolę, no ile was tu jest? O ściany ci kurwa wale. Better na łeb, wiadomo. Dobra, chodź tu do o. Może być. Jeszcze raz widzowy misja. Come on. Złodzieje jak ty muszą zapłacić za przeczynienie. No nic widzowie. Niech Bóg się zlituje. Jednak te misje kieszonkowe, kurwa, ciężkie zadanie to jest. Ja tu będzie ciało zaraz. Jeszcze raz wykonamy tę misję. Uciekaj. Wszyscy wypierdalacie? Świetnie. Ja też wypierdalam na sekundę. Jeszcze raz widzę. Co tu się stało? On się zorientuje, jak będę stał koło niego? Czego chcesz? Nic. Straszne. O. Jo. Tru. No. I cacy. I mamy to. Jest jeszcze do wykonania jedno zadanie, widzowie. Ja sobie to zadanie wykonam. I my, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, że też streamy mam codziennie. Pamiętajcie, że możecie wpaść na Discorda i różne inne serie, jeżeli ta konkretnie nie jest dla was, wam się nie podoba gierka albo styl gameplaya. Są też szybkie montowane serie, w którym jest tylko i wyłącznie treść. Widzowie, znajdziecie tu masę gier. Od Life is Strange'ów po Assassin's Creed'y. Wszystko tu znajdziecie. Od Batmanów po kurwa inne uniwersum. Jakieś nie Batmanowe. No jest tu widzowie sporo rzeczy. Gra o Tron nawet jest. A nie, to chyba na innym kanale jest Gra o Tron. Ale znajdziecie na tym i na drugim kanale w opisie masę gier, które ograłem. Także myślę, że znajdziecie coś dla siebie. I jeszcze. A jeżeli podoba się seria, like, komentarz, sub. A my widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Oła.